Na skraju lasu, nieopodal mysiej norki, salineczka przetrwała lato w nędznym szałasie z liści paproci. Ależ to było zupełnie inaczej. Salineczka mieszkała w pięknym domku z liści, muchu i paproci, a w środku nawet miała takie kwiatki zaschnięte. Ale przecież ja nie mówiłem, że domek był brzydki. Ale zbliżała się straszna zima i Calineczka nie wiedziała, co ze sobą zrobić. No właśnie, i dlatego jej serdeczna przyjaciółka myszka zaprosiła ją do swojej ciepłej norki. Chciałaś powiedzieć ciemnej norki? Nie, chciałam powiedzieć ciepłej. Właśnie ciepłej i miłej. O, tak się cieszę! Tak się cieszę, to jest pierwsza zima, w której jestem czekana. Pierwsza w moim życiu. Długie zimowe wieczory, a my siedzimy sobie przy herbacie. Ha, jakie to szczęście, że zgodziłaś się zamieszkać u mnie. O, tutaj się rozpadnij. No ale przecież ja nie mam żadnych bagaży. A prawda, mieszkać. Niczego ci tutaj nie potrzeba, poza tym, co ja już mam. Tylko ci jakiś szal przyniosę z moich zapasów, gdybyś chciała wyjść na zimowy statek. Ojej, chyba ma robić straszny kłopot swoją osobą. Kłopot? Jaki tam kłopot? To jest szczęście dla ciebie, a przy okazji i dla mnie. Posłuchaj. Od wielu lat już mieszkam tu, na skraju lasu w norce. Przez lata więc przyjaciół znalazłam na tej łące. A każde z nich można by wrzec, przede mną drzwi otwiera. Radości dzielą ze mną, lecz samotność mi doskwiera. Ach, gdyby lato mogło trwać wiecznie, gdyby nie smutne jesienne deszcze, gdyby nie zaspy śnieżne mało nart, które nad zimą trzymają w norkach. Każdy z nas mógłby wieczór zimowy wieść bardzo długie i miłe rozmowy. Mógłby z sąsiadem choć ponarzekać, a nie tak samotnie wiosny czekać. Oni rodzinę mają, a ja jestem jednak wdowa, więc przyjdzie czasem tylko pan Kret i zapyta, czy jest pani zdrowa. Ten tego jej. Twoja wizyta dla mnie jest lekarstwem na me smutki. Zamieszkaj ze mną w domku mym, choć jest on taki, taki malutki. Mnie straszna zima śniła się. Ojej, śnieg z deszczem. Ojej, i jest wszystko. Ojej, gdzieś bym podziała, biedna się, jak nie u ciebie wyszło. Aha! Nie może ciepłe lato trwać wiecznie, zatem lubimy jesienne deszcze, a śnieżne zaspy gdzieś tam na łąkach straszne tak nie są żyjącym w norkach. Będziemy mogły w wieczór zimowy iść bardzo długi herbowy. Aha! Będziemy mogły też ponarzekać, razem na wiosnę będziemy czekać. Tak, razem będziemy czekać na wiosnę. Nie będziemy już takie samochodne. Ale jak to będzie, taka mała dziewczynka zamieszka w myślej norce? To wcale nie jest norka, to jest śliczny, malutki wieściarko. No tak, owszem, Kret pomagał mi urządzać. A ten hotel jest bardzo piękny, lok, bardzo ładny. Ale ja mu dałam garnek. Mogłem się tego spodziewać. Pani Ogonkowa! Mój mąż nazywał się Ogonek Świętej Pamięci. Pani Ogonkowa, no niech mi pani pomoże. Czy pani jeszcze żyje? No pani jeszcze żyje, pewnie, że żyje. I to jak żyje, no? Jak się kogoś odwiedza raz do roku, to się potem zadaje takie zupełnie bardzo głupie pytania. Zupełnie sobie nie mogę poradzić tej rupieciarni. Ej! Jak tu jasno? Panie Bazylu, jak pan pięknie wygląda, nowy frak. Nie, czy mi pani poda rękę? Nic nie widzę. Czy to na jubileusz? Niech pan siada o tu na fotel. Mój fotel, ten tego.
bazylii, fotel jest już mój. Pan tylko czasami na mnie siada. Niechże się pani ze mną tego nie przekona. A ty wyrobię. A jak pani zdrowie? A właśnie. Mówiłam, że zapyta o zdrowie, a potem zobaczysz, wypije tę gładzę i pójdzie. To bardzo bogaty jegomość. Całą zimę liczy swoje zapasy. Właśnie, jestem pana zapasy, panie Bazylii. Przepraszam. Czy w tym pokoju jest może jakiś trzeci jegomość? Jegomość? Bo odniosłem wrażenie, jakby mówiła pani nie do mnie. A może ten tego... Pani już nie nazywa się Ogonkowa, a ja sobie tutaj tak przychodzę. Nie, Bazylii, pewnie, że Ogonkowe. Nie, to są schody. Niech pan tu siada, pan tak, tak. Przepraszam, nie przedstawiłam. To jest panna Salineczka. Moja przyjaciółka, ona mieszka u mnie tej zimy. Trzeba było mi od razu powiedzieć. Przepraszam. Dzień dobry, panu. Ojej. Dzień dobry. Przepraszam, że panienki nie zauważyłam. O, nic nie szkodzi. Kręty przecież bardzo słabo widzą w świetle, za to doskonale poruszają się w swoich absolutnie ciemnych korytarzach. Centego, to prawda? Miła. Bardzo. To prawda, ale przyzwyczajam się w każdym razie na tyle, aby napić się u pani herbaty. O, a właśnie my też chętnie napijemy się herbami. To pozwól Katarzyno pomówić. Dziękuję. O, może ci pomóc. Dziękuję, Salineczko. Jakaś miła i gospodarna. Maliny są w szufladzie. Nie. Jak się krząta. No panna na wydaniu, to już nie jest dziecko. A właśnie, panie Bazylii, a może by pan tak częściej niż zwykle bywał u mnie? A to czemu? Sądzi pani, że zima będzie taka droga? Nie. Ja sądzę, że nie powinien pan już dłużej zwlekać. Tak? Tak. Powinien pan się przepraszam, ożenić. Ożenić ten tego? Tak! A na przykład taka... Salineczka. To jest wyśniona żona dla takiego eleganckiego kretego panu. Miła gospodarka. No, kiedy to ten tego została pani swatką? Nie jestem żadną swatką! Jestem pana przyjaciółką. A żona panu potrzebna. I krety by panu zazdrościły tak pięknej, młodej żony. Oczy nie widzą, serce nie boli. O, ten tego. Nie boli, a pan zawsze mówił, że nie puka. Przepraszam, ale te tata